Siemaneczko, jestem Peltym Games. Witam Was w moim ospractwie. Dzisiaj będziemy sobie kaszać swoje, dokaszać swoje w zasadzie. W końcu pogoda jest, wiadomo, troszeczkę nam się wszystko trochę pokomplikowało. Po tym względem, bo wiadomo. Kukurydza. Mieliśmy miotanie, pryzmy, kaptowanie. Na końcu można sobie ogarnąć tutaj, dokończyć sobie soję z tego względu, że no po prostu pogoda teraz na to pozwala, więc co, wsiadamy do oczywiście naszego toczwa, no i co, odpalamy i lecimy, zobaczymy w tą stronę, nie wiem, poprzednio chyba znaczy sobie wygorzę, poczekajcie sekundkę, mam troszeczkę dzisiaj pokombinowane, wszystko jeśli mam trochę za głośno, to wszystko będę miał, wybaczcie, jakie modyfikacje sobie ogarniałem w pokoju. A widzicie, mamy 81 tysięcy na koncie. Czemu takie pieniądze małe, ktoś powie. Wiesz, małe, no, pomijam to coś z kawałkiem w poprzednim odcinku. Jest to spowodowane, iż kupiłem krowy. Kupiłem krowy na drugie gospodarstwo. W końcu udało mi się to zorganizować. Ogarnąłem sobie krówki. Nowe gospodarstwo z kartyniążki. Wtedy to nie brałem. Sprzedałem mojego poczciwego penda. Sprzedałem sobie penda z tego względu, że on mnie odenerwował. Delikatnie można to powiedzieć. Więc sprzedaliśmy penda. Ja na razie ciulnika nie będę szukał żadnego. Do końca sezonu na razie zapłacone z tymi czterema ciulnikami, które mam. To i tak jest. Nie, dobrze, bo ten, którego mieliśmy tą 515, faworytkę 515, właśnie, Fenda, no to nie oszukujmy się, nie zrobił takiego wrażenia. U mnie psuł się, bez sensu było trzeba długo trzymać, więc za 145 sprzedałem wraz z obciążnikiem. Oczywiście Fenda. I co, jestem zadowolony. Gości oczywiście także zadowolony. Czekajcie, czy ja w ogóle uda mi się tak objechać? Powinienem chyba raczej objechać. Chodzi mi tylko bardziej ten mały skałeczek na razie obkosić tutaj na moim gospodarstwie. Oczywiście w sumie maszyn zrobiliście. I więc sprzedaliśmy. Sprzedałem go, mam przyjęty spokój, nie muszę się na razie martwić. Wyników na razie nowym stacji stać. Mamy dwa case'y, mamy John Deere'a i mamy Klasa. Więc na razie to jest nam wystarczająco. Ogólnie gościu chciał kupić case'a, stwierdziłem, że na razie case na mnie w tym miesiącu jeszcze musi zostać. Bo nie mam pieniędzy, tak? Wreszcie znowu dobieranie kredytów, kupowanie kolejnych ciągników nie ma sensu. Na razie musimy się wyprostować tutaj pod względem całości, czyli musimy zacząć zarabiać tak porządnie z mleka. Więc jeszcze wykluczając temat krów. Krowy już jest 183 tysiące z transportem. Jest to 30 sztuk krów na długim gospodarstwie. Plus pracownik będzie już na wieczornym uprzęcie. Cena, która wynagrodzenie bardziej, które tam będzie, oscyluje w granicach 8 tysięcy za cały ten ogranicze cały tych budynków, więc no nie jest źle. Czyli kurczaki, tamte małe kurczaczki, to tam mamy i właśnie krowy mleczne. To właśnie będzie w cenie 7-8 tysięcy tego gościa na Mirka dokładnie. Mirek się nazywał. Powiem szczerze, troszeczkę ludzi było odnośnie właśnie tego okrzętu i tak dalej, żeby po prostu gdzieś naczepić się do roboty, więc mogę się troszeczkę imionami troszeczkę myć. Dobra, tylko sobie idziemy, na razie jak pojedziemy, tak pojedziemy, właśnie byśmy podjechali do mojego brzega, chociaż ja powiem szczerze, że tak trochę za może zbyt pochopnie tak wjechałem, dla sobie też naprawdę sobie w tym oku naprawdę oddaję, więc no jakie tych ludzi było, bo z tego względu, że no, na tutaj główne moje, powiedzmy, gospodarstwo też będę miał pracowników, mianowicie znajomego, który przychodzi z kobietą, swoją żoną tutaj i będzie mi
to samo robi, tylko tutaj na moim gospodarstwie. Tutaj, tak powiem, no, po znajomości, no to kwota tam będzie wystarowała tychę od głowy. 20 tysięcy, więc całościowo, można powiedzieć, że 28 tysięcy będzie mi kosztowało utrzymanie tego gospodarstwa w tym momencie. Bo widzę, że naprawdę tego gala zajmowałem. No i widzę, że nie dojadę do końca, co odjebałem maniany. Ale to spokojna głowa, nie ma co się spinać. Ja sobie cofnę, po prostu sobie co cofnę. Nie mam co panikować. Ja sobie cofnę i na spokojną głowę ja sobie jakoś wymanewruję. Odjebałem. Kolokwialnie mówiąc, odjebałem z tym, pod tym względem, ale spokojna głowa. Jakoś tu sobie będziemy ogarniać. Tutaj byśmy nie skusili, to tam będzie dobrze. No bo tutaj to i to będzie wszystko przygotowywane pod właśnie prawdopodobnie, jeśli nie w 100% pod pszenicę jarną, więc pszeniczka wiosenna jest tutaj, tylko będzie talerzowane, zostawione i to wszystko będzie w temacie. Nic więcej nie będzie kombinowane, chyba że będzie wymagane wapno czy coś w stylu, no to wtedy będzie rozegrane. Troszeczkę boli mnie, że odjebałem manianem, mogę słychać, odwrócić się, podjechać w ciepło, miałbym elegancko. Ale no, takie błędy się nie zdarzają, że jednak niby w początku ładnie sypie, a później to wiecie, to jednak nie chcę. A tu jednak widzę, że do środka naprawdę ładnie posypało. Ale mówię, nie ma co panikować, niedaleko nie mamy na zestawie przygotowane, oczywiście tradycyjnie klas z HLK-ami, a z PTS-ką jest John Deere, więc umieszczę potem. Po co ja sobie? Mogę przecież przez pole pojechać, to jest wszystko teraz. No te połacie są moje. Kupowałem przecież w poprzednim odcinku, więc mogę sobie na spokojnie tutaj tak pojechać. To jest spokojna główka. A to delikatnie, niekolwialnie ujmę. Się zaczynam od tego kawałeczka. Tak nie powiedziałem, z tego względu, że zawsze przeważnie chyba jak koszę, zawsze zaczynam od tego małego kawałka. Ja się mówię, na odmiany kosimy tu duże na odcinku, więc fajnie. Ogólnie, tak, tutaj mamy te pola, bo tutaj są do 3 pola kupione ogólnie, można powiedzieć, tutaj. Tutaj stoimy i tutaj właśnie i na wprost jeszcze. Bo w sumie kupiliśmy 4 pola, więc tutaj w poprzednim odcinku zaszaliliśmy konkretnie. Tutaj będzie pszeniczka ozima. Pszeniczka ozima, więc tak, żeby po prostu no, coś tutaj mieć fajny bilans. Sprawdzić, które będzie bardziej sypało, tak to można powiedzieć, i sprawdzimy właśnie wydajność oziminy do jarej uprawy, czyli pszeniczki. Więc zapewne w tym roku szalejemy. Wiadomo, miały być troszeczkę to inna zasada, miała być to w ogóle inna robota, inne były plany, ale że no, trzeba troszeczkę to pokombinować, trzeba to zmodernizować, pokupywać tych pól. No to mówię, język fizyk kupiliśmy. Powiem szczerze, no na razie się nie rozbój. Teraz my tu będą wszystko fajnie. Wtedy pszenica ozima do jarej. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie, która mówię, będzie najlepiej sypała. No, jestem ciekaw. Tutaj oczywiście muszę przyjechać całe te wapno. Troszeczkę tak wiadomo. Widziałem to chyba, czy się nie robi, że wapno tak bym poszło. Ale nie wnikajmy w to aż tak. To będzie zabawane wszystkie 3 kawałki. W sumie 4 będą zabrane, więc tu już będzie elegancko pod tym względem. Chociaż czwarte pole się zastanawiam, czy nie przerobię na łąkę, bo pasowałoby tak, żeby mi łąkę zrobić. Ale to jeszcze jest kwestia przemyśleń. Bo wiadomo, teraz jeszcze, chociaż na wrześniu mógłbym teoretycznie zasiać sobie łąkę. Jeszcze na upartego, może w listopadzie, ewentualnie w kwietniu sobie to zerać, by to wychodziło. Więc tu jeszcze jest kwestia 3/4 pola. Jeszcze w rozmyśleniu, jak to sobie ogarnąć, ale myślę, że ogólnie wszystko jakoś sobie tu poukładam, jakoś to będzie. Dzisiaj mam ogólnie obiecaną kosę, ale mówię, że ta pogoda fajnie wychodzi. Soja niestety musi być dokoszona. Chciał czy nie chciał, no odcinku musi być dokoszona, bo no, jest troszeczkę tej roboty, żeby to ogarnąć, więc no powielam troszeczkę te akcje, ale to nic, moim zdaniem. Możecie realnie, jak ktoś vlogi robi, to raczej też robi z takich akcji, że po prostu których robi, tak na co dzień. Tak samo można powiedzieć, że traktujemy to jak vlogi traktuje w cudzysłowie. Więc tak teraz muszę to ogarnąć, to po prostu to ogarniam i no i tyle w temacie, no nic na to, że nie poradzi.
Dobra, ten kowalczyk będzie koszony, jak będzie jeszcze pół biedy, ale ja to szczerze, że muszę prowadzić przyczepę tam na drugą stronę, jeden zestaw. No bo na pewno w jedną stronę przejadę, będę miał pełny zbiornik, w drugą stronę będę miał pełny zbiornik, więc tutaj będzie na pół pędzlu. tutaj z tym soją, no ale wiadomo, soja naprawdę fajnie. Tutaj akurat już gospodarz tego nie będzie brał, ja będę po prostu sprzedawał na skup już. Ponieważ ktoś powiedział, że fajnie wszystko, ale aż tyle tego nie potrzebuje. Powiedział, że definitywnie żyto, pszenica, jęczmień i owiec. To są jego cztery uprawy. Ta soja to i tak była na zasadzie sprawdzenia. Ale tak ten tonaż wziął, bo to był naprawdę konkretny tonaż. To i tak chwała mu za to, że jeszcze dołożył stówkę do tony i pasowało, tak? Więc mi to pasuje. Naprawdę 2000 z tej soi zarobiliśmy. Więc to już kurwa są kwoty, które naprawdę... Proszę powiedzieć, że tą soję z tych dwóch kawałków zarobiliśmy na same krowy. Jeszcze nam zostało 9000, więc naprawdę jest ciut, miód i orzeszki pod tym względem. A teraz zobaczymy, no nasz potencjał też się nie zmniejsza pod tym względem, więc naprawdę będzie zdrowiutko tutaj. Dobra, tutaj tak, no i co, podjechać, sypać na klasika na razie. Nie kombinuję, nie przestawiam, jeśli ktoś będzie jako to się na wizie przytrzyma. Widzicie, jeszcze mam owiec do chłoszenia, który no, jest niemiłoziennie zachwaszczony. Nie wiem, członek jakiś nie zadziałał, no ciężko mi stwierdzić, może jakiś miał być taki, czy za mocno było zrobiony, byłem, nie, była chyba taka opysku, właśnie od chwastów. No, po prostu tego nie zrobiłem, nie raczej nie zrobiłem, no nie zadziałał tak jak powinien ten opysk. Więc tutaj jeszcze ten owiec trzeba dokosić, ale to już raczej poza odcinkiem sobie będę dokaszał, więc jeszcze tej słomy będę troszeczkę. No drugie gospodarstwo powinno mi starczyć chociaż na ten miesiąc czy na dwa, żeby to po prostu zabić do ścielenia, bo oczywiście tam jest na siódce. Więc tam też muszę powoli przygotowywać sobie maszyny, bo tam klejsem niestety muszę jechać codziennie i zawozić pracownikowi siano. Więc tam to się dużo tego nie ma, tak? Bo pojadę 2-3 wielki zawiozę na dzień. Tak to można powiedzieć kolokwialnie, ale jeszcze nawet nie. Tam chodzi nawet, nie wiem, musimy zobaczyć teraz. Nie mi chodzi, a zaraz powiem. Tutaj mamy tu jedną obory, tu mam tu długo, czyli wychodzi mi 24, czyli jakieś 5,5, 11, 4, 5 belek. 5 belek na dzień. Bo na razie nie daje tam termeru, z tego względu, że tam chyba jeszcze krowy nie będą, a nie dają mleko, więc sorry, myślałem, że jeszcze jednak już się powycielały. No ale siam na razie starczy ten jeden miesiąc czy dwa pociągnął na siamcianie i też to myślę nie będzie na nie wpływało. Bo tam koszonka już ogólnie jest przygotowana, więc tutaj jeszcze nie jest źle. Paszowóz, który testowaliśmy już, być może wspominałem, będzie wprowadzony. Tylko, że ja biorę go w kredyt. Miał go w kredyt, ale nie taki, który biorę w banku, tylko biorę na zasadzie kredytu, można powiedzieć, firmowego, czy jak to powiedzieć dokładnie, z tego skłamać. Chodzi mi bardziej, że przez tą firmę, która właśnie mi daje maszynę, sprzedaje, przez nią będziemy brać, więc tam będzie chodziło 230 tysięcy za paszowóz. Tak, co ja? 230 tysięcy za paszowóz, 17 właśnie, jak tutaj testowaliśmy. Mieszczę się na tą 18, ale ta 18 nie wiem, czy mi wejdzie do obory. Muszę sprawdzić, nie wierzyć to, chłopakom powiedzieć, żeby pomierzyli co i jak. Może jeszcze 18 będzie, że obozik, chociaż szczerze, najbardziej chyba pasuje ma się 17, ale jeszcze tego zobaczymy. Jeśli bym chciał 20 tego Ewomilka, no to już są kwoty kosztu rzędu chyba 310 tysięcy brutto, więc to już jest kwota 90 tysięcy, chyba więcej. A to też w ogóle, tam takie abstrakcje. Patrząc na to, na Elixie znalazłem taki paszowóz używany, tylko chodzi mi bardziej o samojezdny paszowóz. Właśnie. I powiem szczerze, no, kłóciło mnie zadzwonić, dowiedzieć się ten paszowóz używany. Ale tak mówię, kurwa, no to już nie są te możliwości, to nie są te realia, które mogę jeszcze spełniać, tak? Był jednak paszowóz używany, taki, nie wiadomo, silnik fajnie, może być dobrze, może nie być dobrze. No to wiadomo, jak to tam wygląda.
A postanowiłem wziąć, właśnie ten używany, mówię, ten paszałobusnówkę. Zobaczymy w późniejszym czasie, jak tam będzie z takimi samojezdnymi przewozami. Ale to jeszcze mi się znajdę na 130 sztuk, to tam jeszcze nie jest potrzebny paszałobus samojezdny. Więc tu na razie sobie przystopowałem, zhamowałem to wszystko. Więc na razie takie paszowozy u mnie na gospodarstwie nie zawita, taki paszowóz nie zawita. No i znowu musimy wysypywać. No jest takie męczące z jednej strony, bo nawet tego klina nie wycięliśmy, tak można powiedzieć. A już mamy 15 minut odcinka, więc naprawdę jest mocno. Kolejne 3,5 tony praktycznie można powiedzieć wchodzi do naszego ciennego zestawu przyczep. No i jest dobrze. Nie ukrywam. Myślę, że te dwa zestawy będą dosypane. Czyli tu by wychodziło 28 plus 24, czyli 52 tysiące litrów. Może tyle być. Jeśli z tamtych dwóch przyczep, z dwóch pól zebraliśmy 90 tysięcy, tutaj te pole dobra jest dwuhektarowe. Ale potencjał tego nie jest mniejszy niż tamtego. Jest naprawdę. Aby się cieszyć, jeśli by było tak szczerze, gdyby to było na 40 ton, to już jest dobrze, bo byśmy mieli jakieś 80, około stówki, jakbym nawet powiedział, mógłbym powiedzieć, za tą soli, więc no tutaj jest nieźle. W zasadzie będę cieszył, jeśli tak to wyjdzie, no bo jednak to już mi się trochę zamotyzuje, całe to zainwestowanie tutaj nawozu, to wszystko jest naprawdę jest dla mnie bardzo to zajebiste, że jednak tutaj wracają mi się koszta plus zarodek jest tak. Wiadomo, tak typowo zarodku to nie patrzę na to, bo znaczy wydatku takich zbytnio nie widzę, bo znaczy, nie liczę, kurwa, nie widzę, nie liczę, no bo nie liczę tutaj ścięcia, czyli palenie paliwa, transportu itp. Tego nie liczę, no bo jednak to jest moje sprzęty, więc ja tego nie liczę, ale patrząc na, o, przynajmniej się nie wykręcę, ale wykręcę. Ale patrząc tak na życie realne, no to już by sekundna koszty były, tak? Pod tym względem, więc no tutaj jest, no na razie jest dobrze. Może się w przyszłym roku poszukać jakiegoś kombajnu do kupi, no bo znowu ludzie piszą, że tym kombajnem się zajebiście kosiło, że pasował im ten kombajn. No i znowu zapisują się, no ja, że ja też, no jednak kołóż już mam tej gospodarki tyle, że nie wyrabiam na jeden kombajn, to też jest definitywnie mniejszy kombajn. No to ja muszę chyba pomyśleć teraz nad zakupem, nie oszukujmy się, jakiegoś większego kombajnu. Nawet powiem szczerze, nawet tym metażowym w headerze, tylko chodzi mi bardziej naprawdę definitywnym szerokości wielkości zbiornika. Więc tutaj muszę trochę podmienić, jak to będzie wychodziło. Ale w tym razie jest, myślę, że to jest mówię, na przyszły sezon. To jest takie coś, takie gdybanie. Tutaj wyjdzie, dobra, już mi się jedna przyspa zaspała, tylna. Więc no, jest już sporo tego. Dobra, no i teraz musimy jechać. No ma, jedziemy normalnie do brzega tamtego, zobaczymy jak to wyjdzie. Może się uda chociaż to trzeba przejazdu zrobić. Chociaż patrząc na to wszystko, jak to się trochę tak krzywo wkosiłem, to nie wiem, czy to wypali. No ale spadnie zawsze trzeba. Kosić wszystko trzeba. Mówię, to przyjdzie w talerzu, je. To będzie leżało. Oplątek tylko będzie zasiany wodowiec. Tak jakoś mi się w głowie ułożyło to wszystko, że jednak będzie owiec dawany pod owiec będzie dawany popląd. On jest zaplanowany teraz tylko parę talerzówką, ale my, że pogoda trzeba korzystać. To jest taki miszmasz. Niestety trzeba łapać pogodę, bo zbiorę sobie jednak raz w roku. W polach te wapno jednak mi się zdaje, że jak popada, gdyby nawet, chociaż pogoda na razie przez dwa dni ma nie być jakaś tam zła, czyli pogodna, że takimi tam delikatnymi upadami, to wapno tam nie będzie aż tak źle, a ten deszcz nie będzie jakoś tam źle wpływa na ten
te wapno. Więc muszę tylko jak to skoszę, jak zapchnę sobie talerzówę, to wszystko stależuje, dopiero ją odepnę i prawdopodobnie to już będzie definitywnie w tym roku chyba koniec talerzowania, bo po kukurydzach później prawdopodobnie wpadnie tylko orka, bo tutaj to jeszcze ziemniówka oczywiście będzie, bo drugie właśnie, to już tylko siemacja. Te drugie pole, to tam co zostało, no to jednakowo właśnie uszkodzimy się, jest tam na ziemniówkę zostawione, bo to te kieszonki to mam ponad 700 tysięcy litrów, tam 700 ton, powinno starczyć mi na, no na cały rok praktycznie, już na cały, tak, mianowicie na tych krów, które doją, tak, więc będzie elegancko, no bo patrząc na to, jeśli mam teraz tam krowy, powinienem tam dawać kukurydzę, też właśnie tam kukurydzę dawić. Ale nie mam silosu, teraz dostawienie silosu to jest też jakiś koszt 30-35 tysięcy tego mniejszego, które nawet ja stawiałem. Są koszty, które na razie nie są mi potrzebne. Na razie będzie siano puszonka, będzie ogarnięte siano, tam zamierzone i później tam tylko paszowo strzelnie zaprowadzić i to wszystko. Więc jeszcze International, tak, International mój piękny zostanie. Tutaj niestety, jeśli chodzi o ten plac, który tutaj widzicie pięknie, stałem kulokrennie wychujany, bo miało być tutaj, miały być wiatraki, miały być to panele, a się okazało, że mnie wdziulali. No i tego nie będzie. No i straciłem plac, wyłożyłem tutaj pieniądze na to wyłożenie. Dobrze, chociaż nie dłużę, bo tam 5 tysięcy chyba 6. Bo to wiadomo, sam tam praktycznie wiem, przewoziłem tam gdzieś tam księdowy, chuje tam sobie przewoziłem wtedy. Pamiętam, bo to już było na koniec tamtego roku, to robiłem, otwiłem te niby parę wiatraki i panele. W tym roku akurat to odmówili w tym roku, więc plac już jest tak zrobiony, więc tutaj coś się zagospodaruje. Nie wierzę to, że nie. Tu będzie coś zagospodarowane, bo z moimi możliwościami i zdolnościami zawsze coś tutaj się ogarnie. Może jakieś hale postawię na jakieś maszyny, które będą zakluczone, że tak to powiem. Tak się nie mówi, ale tak powiem. Więc... Oj, coś... Czaczek mi zawalił się. Nie żartuj. Na sąsiadka za przyjdzie. Zobaczy mi obsiędowi. No i zajebałem w tym. No. Kurde, szklanie. Więc teraz spierdalać, aby kończyć i spierdalać. Więc teraz sobie coś zagospodaruję na pewno tutaj w tym ten placyk. Coś na pewno będę robił. Może właśnie coś podminie, może coś postawię. Niedużego, bo to będzie pomyślane. Właśnie. Opcji jest, aby czasu nie ma. I tyle powiem. Więc nieźle. 83%. Tu jeszcze nie wiem, czy będziemy mógł sobie cofnąć. Bo to też jest nowa działka w zasadzie, która jest obkoszana. Więc powiem ogólnie, no tutaj potencjał tej soli to jest fajny. Ogólnie dużo tych tur tutaj blisko kupuję. Z tego względu, że chcę powiększać teraz te pola. I ogarniam to wszystko na dużym, ale że tak to powiem. No bo wiem, że to co chcę kupić teraz za kombaj. A ile w ogóle mi się uda go kupić. No to będzie koszt 350, jak nie pół miliona. To już jedna mniej inwestycja, która musi się zwracać na dużych połaciach. Więc naprawdę będzie konkret maszynka. Tak przynajmniej moim okiem. To będzie, ale to wiecie, musi być zima, przyjdziemy sobie to kupić, ten kombajn. I wtedy będzie elegancko, bo tak nie rozprzedaję, ja go nie sprzedaję. Ten do czwarek zostaje. Żeby to pomalał usługi sobie, no usługi sobie jeździł, ja sobie na jakiegoś gościa nie mogę, na jakiegoś gościa, który będzie przyjeżdżał i będzie tutaj po prostu ogarniał cały ten. Dobra, ja sobie jeszcze wezmę, polecę, nie wiem, po jelenia, trochę nie realnie, ale tam wiecie, żyćko. No jest, jest trochę tego wszystkiego. I tak, ten plac będzie zagospodarowany. To, co już mam troszeczkę w głowie,
To będzie fajnie wyglądało, tylko że tutaj coś będę musiał postawić, jakiś domek dla tego gościa. Będę chciał to postawić. Chociaż też jeszcze nie wiem. Definitywnie jeszcze w tym roku nie wiem, no bo zostałem wyciulany właśnie przez tych wiatrakowców, zostałem wyciulany, więc tutaj chciał czy nie chciał, no trzeba mnie dobrze pomyśleć, to tutaj ogarnąć, trzeba tutaj jak sobie tak wejść, właśnie tutaj do tego kombajnu. Teska ładna, kołanie w krzynarskich tablicach, ale tam się nie patrzy na to, ważne żeby tylko chodziła. I działała. Mi to wystarczy. Miłek ma, wszystko ma. Nie chociaż też pewnie mając moje możliwości. Jeszcze coś to kupię tutaj w przyszłym roku, jeśli tak te zboże będzie spało. To tak szczerze, patrząc na to wszystko, staram się w ogóle czy nie pokombinować, nie kupić na czerpieć po prostu. Bo to już jest taki. No są połacie, które muszą, wymagają takiego zestawu, czyli już naczepy tak ciężarówki, po prostu lepiej to wywozić. A czy takie coś się uda ogarnąć? Tego jeszcze nie wiem, no bo palanów jest. Widzicie, no dopiero po kiedy? Od wiosny kupiłem dopiero krowy na nowe gospodarstwo, to jest dopiero też abstrakcja, bo ja już to powinien kupić raz na wiosnę, tak? By na to się zwracało, no ale spokojna głowa, natomiast 220 tysięcy to ma na to? Więc to nie jest jakiś tam duży pieniądz, patrząc na to, ile ja mam obrotu miesięcznego, a tym bardziej rocznego, tak tutaj. Więc tu jest spokojna głowa, bo to mi się zwróci, no myślę, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to gdzieś półtora roku mi się to zwróci. Zakup tej gospodarki drugiej. To jak widzicie, nie ogarniałem tutaj nic, nie siałem, z tego względu, że tutaj będzie zazielenienie. Tutaj, tak widzicie, to jest tego ścieniska i to jest koło pewnego. Tu albo pociągnę do równego łąkę już i trochę ją zrównam, albo po prostu będzie u góry, można tak powiedzieć. Więc to dwie opcje. A tu można powiedzieć, jak to są dwie opcje polityczne, tak są dwie opcje właśnie planowania tego całego pięknego terenu. Ale mówię, żeby tutaj to co chcę postawić, no to muszę też mieć, myślę, rząd 130 tysięcy. No nie są, że będą jakieś duże pieniądze, ale te możliwości moje naprawdę są teraz, no kurde, kolosalne, no już ogólnie myślę teraz. Za tym mleko mamy naprawdę fajne pieniążki, mamy wszystko, więc tutaj, aby się cieszyć, będzie luks. Dobra, ja nie przedłużam, w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to zapiszcie w ogóle komentarz i dzięki za oglądanie. Trzymajcie się z tego odcinka. Na razie. Cześć.